Hej, hej, witam was w Staniu, witam was serdecznie w sobotnich premierach. Dziś przedstawiam wam grę o tytule dosyć ciekawym, czyli Brewer. Czyli będziemy się zajmować dzisiaj ważeniem piwa i sprzedażą. Czyli trochę taka gra typowo ekonomiczna. Ta gra bodajże wyszła już z tego, co tak tutaj sobie zorientowałem się. Wyszła 15 sierpnia tego roku. Jest to gra oparta na zarządzaniu własnym biznesem piwiarskim, czyli produkujemy i sprzedajemy te piwa we własnych pubach. Ogólnie trzeba brać udział w różnych konkursach, aby wygrać to naprawdę w tych zawodach. Jest ta gra dostępna tylko w wersji tekstowej i oczywiście tylko w wersji dla nas anglojęzycznej, no chyba że ktoś umie podstawowe języki. Niestety polskiego tłumaczenia jeszcze nie ma i raczej nie będzie, jak to ze wszystkimi tymi grami. Producentem tej gry jest Stawa Wiktorow, czyli coś akurat w tych klimatach chyba czeski czy coś tego typu, i wydawca też jest Slava Wiktorow, czyli albo jakieś słowiańskie, na pewno słowiańskie te tematy, więc tutaj jak najbardziej tutaj mamy tą rozgrywkę w tych rejonach. Dobra, nie przedłużając, bierzemy się za nową grę. Biorę oczywiście na normalu, żeby sobie normalnie pograć dwa odcinki, więc to nie będzie pewnie dużo. Jeżeli przegramy, no to przynajmniej z honorem, że na normalu graliśmy. Nazwiemy to Browarnia Stania. Lecimy z tematem i mamy. Witamy w Nowoprowiskum, w przytulnym mieście położonym nad oceanem. Nowoprimorsk jest dobrze znany ze swojej tradycji ważenia piwa. Wielu mieszkańców kocha i szanuje piankowy napój. Twoim największym marzeniem było otwarcie tutaj małego browaru, a to marzenie wreszcie się spełniło. Być może nadejdzie czas, kiedy będziesz leżał w hamaku nad brzegiem Zatoki Nowoprimorskiej. Z kieliszkiem własnego domowego piwa. Kieliszkiem? Chyba z kuflem. Dobra, nie ingerujemy. I wspominając ten wyjątkowy dzień. Dzień, w którym po raz pierwszy postawię stopę na drodze do ważenia piwa. Ważenie nie jest łatwym rzemiosłem. Ale czy naprawdę są jakieś trudności, które naprawdę są w stanie powstrzymać tych, którzy kochają swój handel z głębi serca? Przed tobą dużo pracy. Powodzenie, piwowar. Powodzenie, piwowar. Okej, czyli mniej więcej wiemy, o co chodzi. Samouczka nie będzie przychodzić, już tak trochę go ograłem, więc na pewno samouczek odpada. Open new pub in Big Mux. Beer as gift for your friend. Czyli oczywiście musimy najpierw otworzyć pub. Mamy mniej więcej informacje, co mamy. Nie ma nowego pubu, więc otwieramy, ale to za chwilę. Jak to wygląda? Tutaj to jest nasza plansza, to jest nasza mapa, to jest nasza ta kraina, gdzie tutaj mamy, jak widzicie, nie jest to duże, ale jest trochę tego do odsłonięcia. Po lewej mamy, jakie mamy wartości, jakie piwa. Mamy malt liquor i Nowoprymysk Hoch. I tutaj mamy wartość jakości. Pints to nie wiem właśnie, czy to są, jak to traktować te pintsy, bo do końca nie rozumiem, czym jest tak naprawdę pints. Chyba to są litry, ale w tłumaczeniu, ale nie wiem do końca. I mamy expiry day, czyli chyba po jakim czasie to jest przeterminowane, jeżeli tak można to traktować. I oczywiście mamy różne tryby sortowania. No okej, okay, no tutaj wiadomo, jak to wygląda. Tu mamy za to receptury. I jeżeli chcesz się nauczyć jakiś receptur, no to właśnie mam tutaj informacje. I na przykład tutaj mam siła. Po prawej stronie możecie też zwrócić uwagę, że siła, jasność, bitterness. Powiem wam szczerze, nic mi to nie mówi, ale dobra, creativity, czy jakaś pomysłowość. I tutaj mamy skład, malt, czyli zboże, hop to chyba będzie jęczmień, będzie hop to będzie malt to są ziarna, hop to będzie chmiel i trzeci jest to, nie wiem co to będzie za składnik, ale w każdym razie tego widać. I mamy, to są piwa tanie.
I tutaj mamy możliwość jeszcze nauczenia się innych piw, tutaj już inne. Przepraszam, tutaj mamy inne piwa, tu są rodzaje chyba zbóż, czy tu są loga tych piw. Tu mamy Dark Lager. Kto pił kiedyś Dark Lagera, to wie, jak to smakuje. Tutaj mamy naszą składniki, możemy kupować te składniki. No, tutaj akurat mamy, to jest chmiel, tak. Tu są zboża różnego rodzaju, kukurydza, ryż, o, piwo ryżowe, ciekawe. I tutaj mamy Cheap Yeast, Premium Yeast, nie wiem, o co chodzi, to jakieś dodatki. I tutaj mamy owoce, jest przyprawy, no i jest tego sporo. Expand the Brewery, nie, nic na razie nie wydajemy. Gra jest oczywiście wstrzymana, mamy możliwość turowego grania, więc tutaj żaden problem. I mamy nasz samochód, czyli najpierw tutaj, to jest dziwne, bo mamy tutaj Equipment and Cars. Mamy to tu w tym miejscu ustawione nasze różne rzeczy, bo jakby nie było, tutaj możemy w tym Equipment and Cars dodać Brewery Tanks, czyli tutaj mamy tanki, które nam tworzą nasze piwo tak naprawdę. Tutaj mamy samochód, który nam przewozi i mamy Brewery Upgrades. W dziwnym miejscu, bo samochód to wiadomo, kojarzy się z dostawą. Natomiast tutaj w taki sposób jest rozwiązane, no dobra, niech będzie. Nie chcę ekspandować, nie chcę powiększać. Ale trzeba o tym pamiętać, gdzie co się znajduje. Tutaj mamy, jaką mamy wartość w magazynie, czyli na 4000 mamy 700, dostaliśmy kasy, tutaj mamy naszą pauzę, jakiś dzień, not busy employees, czyli jesteśmy jednoosobową na razie firmą, jesteśmy sami sobie szefem, district and pubs, czyli to nasze puby, właśnie my jesteśmy tym naszym szefem, który tak naprawdę tutaj nic więc nie robi, tylko na razie stoi, oczekuje na zadania. I statystyki jakieś, tutaj właśnie mamy ilość sprzedania, jakiego mamy sprzedane, jakie różne rodzaje właśnie, tak jak w grach ekonomicznych, statystyki, podstawy. Tutaj mamy wiadomości, message, nie ma żadnych wiadomości, game menu wiadomo, wróć, tips i work schedule, tipsy, na przykład jakieś produkcja, co dodać, czyli dla takich informacji. Szkoda, że to nie jest w wersji polskiej, bo z chęcią bym to posiedział i poczytał. Jeżeli ktoś na przykład by chciał to zmodować, przetłumaczyć, to miło by było. Dobra, i to jest nasza właśnie Big Mux. I tutaj mamy informację, że możemy kupić nasz pub. I chyba tak naprawdę zrobimy, bo skoro mamy zapasy jakieś, to nie będzie. Ale zanim to zrobię, to spróbuję zrobić właśnie jakieś piwo. Więc chcę zrobić na przykład malt liquor, choć tego może to zrobię, bo tego tutaj mamy składniki, tylko właśnie recipes, tutaj mamy 4 zboża, 1 chmiel i 1 jas, dobra, czyli 4 zboża, kasa spada, 1 chmiel i 1 to i dobra, i teraz biorę sobie tutaj do naszej brewery tank. Wrzucam te składniki, tak, size, a nie, bo to jest czyszczenie, dobra, tutaj, sell, nie chcę sprzedać, buy, jakoś to tu się było z tym właśnie, że tworzyło się, tylko ja właśnie teraz muszę sobie na szybko przypomnieć, a tu jest, brewer, czyli tutaj klikamy, chcę zrobić właśnie to, bo mam te składniki na to, więc jak najbardziej to. Który przepis? No pewnie, że ten chcę. Ciąż ze Brewer Tank, czy wybieram w którym tanku? 640 i pracownik. Kto się będzie tym zajmował? Ja jako szef, wiadomo, ja się tym będę zajmował. I numer ile procentów? 40, więc niech będzie 40. A nie, przepraszam, litrów procent. Skąd mi się wzięły te procenty? Nieistotne, nie pytajcie. W każdym razie to są litry, czy chcę 40 litrów od razu zrobić. Więc robię i mam możliwość skip, czyli nie produkuję manualnie, bo też tutaj jest właśnie taka minigierka. Ja wam najpierw pokażę, że tutaj mamy opcję właśnie ją pominąć i mamy różne szanse, które możemy pozyskać w finalnej wersji. Więc 80, 100, na przykład 30, 60, 80, mamy 70, no i tak dalej. A mamy manualnie i manualnie tak to wygląda, że mamy tą naszą kać i mamy
chce wytworzyć i naszym zadaniem jest, aby utrzymać cały czas te dwie strzałki na zielonym polu. I tutaj mamy nasze korbki, których musimy odpowiednio ustawiać i cały czas musimy się pilnować, żeby jak najmniej wychodziło z zielonego pola. Trzeba to w miarę kontrolować, czyli trzymamy troszkę w tym, ok. I mamy procent 98 quality, nawet nam wyszło to piwo, trzeba przyznać, jestem zadowolony. Dobrze, szanse na finalną wersję jest tyle. I mamy 11 oczywiście dni na to sprzedaż. Dobra, w takim razie teraz dostarczamy, tylko właśnie gdzie dostarczamy? Nie mamy, mamy 740, mogę więcej robić, ale w tym momencie nas już to nie zajmuje, tylko tak, tutaj mija czas, bo teraz my ustawiliśmy recepturę, my się pobawiliśmy, ale teraz i tak musi minąć czas, żeby to przetworzyć, więc tutaj mamy spacja. Działa, nie działa? Plus, minus, nie wiem. Muszę uważać z tym plusem, bo sobie wyłączam nagrania, więc raczej będę operował. Chyba, że mogę zmienić na plus, minus settings, na zmienić na... Nie mogę, klawiatury, szkoda, bo to jest akurat plus, minus, to jest mi potrzebne coś innego. Dobra, tutaj mam ten tank, ale nie wiem czemu... Nie wiem czemu to nie chcę odpalić, nieistotne... Nie wiem, dobra, poczekajcie, tutaj, tutaj zgadza się. A, to może już zrobiłem, ale to jest 2 godziny. Dobra. Mniejsza to, dobra, lecimy dalej. Muszę tutaj zrobić ten bazarek, kupić sobie właśnie ten pub. I mamy tu statystyki, jakich mamy, jakie osoby, które chcą nam tutaj kupować. Mamy tutaj industrii i mamy informacje. Ma być tanie, ma być premium, siłę, na przykład triples. Mamy najwięcej tak naprawdę mechaników, czy industrii, czy fabryki. Mamy sporo parties. Czyli chyba parties, ciekawy jestem, co to jest parties. A, z imprezy, możliwe, możliwe. Tutaj mamy, jeśli chodzi o studentów, to mało. To chyba tak naprawdę najbardziej tutaj trzeba się zwrócić uwagę. Czyli ma być medium strong, a brightness balancer bitter, creativity traditional. I mamy chip premium. Dobra, chip bierzemy, otwieramy. Nazwa pubu zmienimy, ustawimy na... Browarek 1. Browarek 1, niech będzie. I wydane, kasa poleciała. Super, poleciała kasa. Beer as gift for you friend. Ok, mamy award, czyli dostaliśmy. Zarobiłem, teraz muszę zarobić tyle. Kolejny nasz cel, 5000, super. To co, mam teraz wydane to. To trzeba by teraz tam wejść, zobaczyć o z tym pubem. Nasz pub teraz tutaj jest oznaczony, jak widzicie. I mamy informację tutaj, kto, dla, po co. Been selling and been this transit. Czyli teraz nie mamy piwa na magazynie sklepowym, więc trzeba to dostarczyć. Oczywiście, więc lecimy do naszego samochodu. Musimy załadować to nasze piwo. Mamy tutaj nasze piwa. Nasze maksymalny udźwig to jest 800, mamy 300, tu mamy 300, to jest 600 i można dodać jeszcze tego mojego, czy nie mojego, siła, to dodamy, jeszcze 200, to akurat będzie 800 i samochodzik ma wyruszyć w trasę, ok. Czy ja to dodałem? Nie. Nie dodałem? Czy dodałem? Dodałem. Okej. Okay. Udało mi się? Tak? Tak, chyba się udało. Dobra. Czyli tak naprawdę wysyłamy start transporting. There are no free employees. Czyli jednak to przetwarza. Dobra. A, widzicie, teraz ruszył. Widzicie, ja pracuję najpierw tu, a to co wytworzyłem tak naprawdę... o, i teraz jestem wolny. Teraz mój pracownik, czyli ja, mój jako szef, jestem wolny i mogę tu przepisać samochód, do którego pubu ma jechać i jaki pracownik, czyli ja. Mam na to 2 godziny. Super. Czyli jedziemy tu, tu w browarze nic się nie zmienia. Mam 11, 12. Ok, pracownik już jest dostarczony. Mamy
w samochód w garażu. I teraz co jeszcze mogę tu zrobić tak naprawdę? Walk in the pub, mamy różne barter, ale to podczas handlu. Sprzątanie, to wiadomo, sprzątamy po imprezie. Security, czyli my jesteśmy za ochroniarza, robimy. Mamy advertiser, czyli to, co przyciągnie większą liczbę dla naszych kupujących, czyli naszych tutaj sąsiadów, którzy przyjdą na piwko. I mamy accountant, czyli mamy ukrywanie dochodów przed urzędem podatkowym. Znaczy ukrywanie, po prostu jak to jest, czyli prawdopodobnie to jest, chodzi o nabijanie kosztów, żeby jak najmniejszy podatek zapłacić. No i ostatnia opcja, oczywiście briber, czyli przekupstwo, czyli też takie rzeczy, ale w tym momencie wiem, że nikt nas nie odwiedzi, bo jeszcze nie mam żadnych dochodów. Wysyłamy naszego browarka na browarek, wysyłamy naszego szefa, czyli nas, na 4 godziny, choć już jest 4 po południu, więc w sumie nie. Idziemy do bartera, bo będziemy tutaj obsługiwać, żeby tutaj właśnie lepsza sprzedaż była. I mamy tutaj informację, tutaj to ruszyło, więc zobaczymy jak to ruszy. 5. I mamy tu, kto kupuje, kto do nas przyszedł, mechaników, którzy patrzy, zadowolenie, ładnie leci. Super. I mamy populacja 20, minus 70 na magazynie, profitów 0, dissolver. Is of inspector team arrives at pub with the server level field. Czy jakiś porządek ogólnie, jakiś porządek tu jest zachowany. Okej, czyli kasa jest, fajnie, zgadza się. Czyli na razie nie musimy produkować, bo piwa mamy na tyle. To co teraz? Teraz jest nocka, idziemy spać, więc 8 średnio zadowolonych, ale 22 zadowolonych. Tu mamy light drink, czyli nie mieliśmy lekkich drinków. No właśnie, dobra, lecimy na spanie. No i po całym przespanej nocy nastał nowy dzień. Pora w takim razie zająć się, co tam się wydarzyło. Mamy ogólnie sprzedaż jakąś tam last week, this month. Mamy tutaj wydatki, informacje w ogóle, co tam się udało nam zdobyć. No, nie są to, wiadomo, na razie lecimy na minusie, więc tutaj nie ma dużej statystyki. Natomiast trzeba oczywiście po imprezie posprzątać. Trzeba wejść tutaj w sprawę sprzątania, bo jednak no, nasz pub nie może być zaniedbany. Więc bierzemy, ustawiamy się na sprzątanie, oczywiście naszego bossa. I boss będzie z miotełką przez 2 godziny zasuwał. No i oczywiście tutaj trzeba zwracać uwagę mocną na ten czas, bo jednak to jest kluczowe. Tylko fajnie jest to, że jeżeli dane zadanie się kończy, to się czas automatycznie zatrzymuje. Bardzo to jest dobre, że jednak tutaj możemy sobie to wziąć pod uwagę. Dobra, mamy różne piwa tutaj. Tutaj mamy quality. Wiesz co, trzeba by to przesunąć. O, teraz widzę. Siła, brightness. O, takie coś na przykład dla naszych lowers. Sądzę, że to można by dać. Albo takie coś, więc na pewno takie piwa dostarczę do naszego magazynu. Więc zapakujemy tego trochę. Tak 30 bym dał. Dajmy tak 60, ale dajmy więcej jeszcze tych. Tu jest komplet. I wrzućmy jeszcze. Tylko to było to lekkie, tak? To ja chcę trochę tam może. O, takie mega mocne. Czyli dla takich mega, mega wytrwałych. Więc takie coś, lecimy z tym. Choć widzicie, mamy pełna. To po co się ograniczać? Wrzućmy wszystko już na magazyn. Niech to leci. Mam nadzieję, że to nie, że to wytrzyma. Mam taką ogromną nadzieję. Okej, załadowany samochód. Choć widzicie, jest na pół jedziemy. Ale dobrze, niech będzie. Choose the pub. Tak, browarek, choose the employer, boss. Mamy 2 godziny, 10 to będzie 12. Spoko, do ogarnięcia. Więc teraz jedziemy z naszym samochodem. Pakujemy się. Okej, 12. I accountant, czy chce trochę zmniejszyć dochody. Żeby tutaj nie było dziwnych sytuacji, tylko to trwa 4 godziny, czyli 14. Do 16 powinniśmy się wyrobić. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie.
Okej, okay, oczywiście kasa leci, bo my też zarabiamy jako właściciel, więc to trzeba uważać. Beer Delivery Order, czyli mamy zamówienie na piwa. Mamy siłę 35-100, bitness 0,65, creativity, czyli send beer. Ile potrzeba? 400. 72 godziny, więc widzicie, też są fajne questy, możemy questy realizować. Więc zanim zacznę handel, spróbuję zrobić takie piwo na queście. 400, więc no to trzeba będzie w dwóch kadziach robić, bo mamy size tylko 40, to jest 80, no to faktycznie. Siła 35 do 100. Więc zobaczmy w przepisach. 35 do 100. A 0 do 65 ma być. No i widzicie, tutaj jest 35 do 100, to będzie chyba to, ale z drugiej strony ma być to 0 do 65. Bitterness i creativity. Okej, okay, czyli takiego piwa docelowo nie mamy, widzę. Bo tutaj mamy 30. Jestem ciekaw właśnie, jaki sposób mógłbym się nauczyć nowych przepisów. Bo mamy 35 do 100, tu mamy 65, tutaj mamy 70, tutaj mamy 75 do 180. Learning points. A, czy mogę się nauczyć jeden? Okej, okay, czy mogę się czy zdobywam, żeby się tego nauczyć. 35 do 100, tu mamy już słabe, 35. To powiem wam, nie mam pomysłu na to. Tu mamy 30, więc na razie zostawiam to, może mi przyjdzie coś po kolei się później nauczyć. Na razie lecimy z tym. Okej, okay, leci. Lecimy tu, na browarek. Szef się tym zajmie, więc wysyłamy i już zaczynamy imprezę, co tym razem, ile osób przyjdzie. Szkoda, że nie ma tu na przykład animacji, że ludki sobie spacerują. No takie rzeczy by się przydało, ale jednak no widzicie. Mamy tipless, poczekaj, zatrzymamy, zobaczymy, tak, mamy studentów, mamy fanów, mamy tipless, mamy imprezowiczów sporo, ale mamy industry, czyli jednak to. I patrzcie, ilu zadowolonych, wow. I mamy tutaj, jakie tutaj możliwości, popularność naszego pubu 20. Porządek, trzeba będzie porządnie posprzątać po tym wszystkim. I mamy 316 na minusie, no, na spokojnie. I tak naprawdę tutaj to mamy 107 zadowolonych, wow, wszyscy praktycznie zadowoleni, nie mamy negatywów, rewelacyjnie. I ciekaw jestem, work in the pub, czy mogę jeszcze teraz na przykład na nockę, no raczej nikogo tu nie wsadzę, prawda? Improvement, czy na przykład dodatki, snack menu, pub size, czyli na przykład wielkość, security systemy. A, jest tego sporo. No ale dobra, teraz lecimy na nockę, bo jest nocka, więc lecimy. To chyba do północy robimy tutaj. Victory, tak, ale tu trzeba zrobić to. Więc wiecie co, teraz pasowałoby kogoś zatrudnić, tak, no busy employee, czyli pytanie, czy mogę jakoś zatrudnić kogoś dodatkowego, a zatrudnimy. Tak, za 5 dolarów mamy Johna i John będzie nam pomagał tutaj przy pracy. Johna wysyłam na sprzątanie, niech John się tym zajmie, w końcu trzeba przetestować nowego pracownika, niech John to ogarnie na ten temat sprzątania. A ja zajmę się ważeniem i czy nowe przepisy jakieś wchodzą? Chyba nie. I teraz pytanie, tu są difficulty, aha, tu jest poziom. No i teraz nadal się zastanawiam, co z tym questem, co zrobić, bo tu mamy 35 do 100 i tu mamy 0,65. No kurczę, nie mam nic takiego. Chyba, że to bym zrobił. Spróbuję 30 points, siła 35 do 100, no nie mam takiego przepisu, żeby się nauczyć właśnie, to jest problem. Piwa, beer world, mam to wszystko zakończone. Zróbmy sobie, czyli tak, zrobię sobie tego, 35, czyli 4 zboża i jedno to, dobra. 4.
to i to. I to powinno starczyć, żeby zrobić takie piwko. To zrobimy. Oczywiście to na tanku. Oczywiście ja się tym zajmę. I będzie... Dziwne. Aha, dobra. I lecimy w takim razie numer w liczbą. I lecimy. Spróbujemy jeszcze raz coś fajnego tutaj zrobić, stworzyć. I trzymajcie kciuki, lecimy. Okej, okay, tutaj widzicie, trochę już się poprzestawiało. Tylko właśnie się zastanawiam, czy jeżeli któreś opuszczę, to któreś przytrzymam, to jak to z tym będzie właśnie. I zobaczymy, jaka jakość wyszła nam. Siła 46... no... Ha, czyli po prostu mamy tutaj 46 na 70. Jeden dzień. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda. Czy ja to mogę jakoś tutaj? Gdzie to jest? Tutaj. I tutaj 2 godziny będzie trwało. I ciekawy jestem, czy będę mógł takie coś... No właśnie, nie mam takiego. Po prostu nie mam. No to co, lecimy. 2 godzinki, 10 poszła, super. I teraz tak, trzeba by nagłośnić jeszcze bardziej, że mamy super do ogarnięcia, więc wysyłamy Johna, niech ogłasza całemu światu. A my pakujemy się. Właśnie, piwa mamy mało na stanie, z tego co widzę. O nie, mamy tutaj, dobra, przepraszam. Tutaj mamy. To ja spróbuję jeszcze raz to zrobić, tego lagera. Chyba, że stąd bym poszedł. 5 na 25. Spróbować się tego nauczyć. Ale to nauki może jednak sobie jeszcze dzisiaj daruję. Spróbuję jeszcze zrobić tego, jeszcze raz. To ma być. Ok. I boss. Bossa wysyłam oczywiście na to. I spróbuję tym razem automatyczne. Muszę kupić składniki oczywiście. I co wyszło? Mamy 46 na 70, czyli nawet jakościówka ok. Dobra, to co, lecimy z kolejnym dniem. Zobaczmy, jak to tam się rozejdzie. Ok, poczekajcie, dostałem kolejne zgłoszenie. Wow, to już się robi ciekawiej. Dobra. Czyli muszę teraz takie piwa przygotować. No, póki co jest w porządku. Jak tam nasza praca tutaj? Poczekajcie. Zrobione? Zrobione. Więc jeszcze tylko wyślę. Choć w sumie to mógłbym zrobić. 35 na 100, ale wiecie co? To już zrobię w kolejnym odcinku. Natomiast co sądzicie o tej grze? Czy wam się gra podoba? Czy po prostu taka, wiecie, odprężająca, takie na początku trzeba dobrze pomyśleć, zastanowić się, ale później sądzę, że wchodzi w taki dobry klimat. Do tego jeszcze taka sympatyczna, klimatyczna muzyka. Jedynie co, to ilość animacji nie powala. No, ale to jest kwestia chyba... jednak kwestia tego właśnie, że to jest, ma być prosta gra ekonomiczna, a niektóre gry po prostu takie są, że w animacjach graficznie nie powala, ale jest bardzo grywalna. Napiszcie mi, co sądzicie o tej grze, natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję, zapraszam was na kolejne przygody, kolejne odcinki z tej serii, czyli Sobotnik Premier, i trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was, Tanio, cześć!